Na odcinek zaprasza Krzysztof Rypuła. Jego książkę Kroniki upadku ludzkości zakupisz w salonach Empik. Krzysztof Rypuła. Nautil Niemy. Przebudzenie. Samotność jest jak głęboka rana, która krwawi i boli, ale nikt jej nie widzi. Haruki Murakami. Inżynier Amadeusz Perkowski spojrzał na robota bojowego korporacji Ring. Wyższy o głowę android robił piorunujące wrażenie. System optyczny, laserowy i radarowy ukryto za pancerną obudową w kształcie prostopadłościanu. Głowa, w przeciwieństwie do ludzkiej, nie potrafiła obracać się na boki. Górna część cyborga miała wydrążony otwór, zabezpieczony szkłem hartowanym. Najważniejsze elementy znajdowały się jednak w korpusie, gdzie schowano rdzeń zasilania. Centralny komputer, czujniki i silniki. Tytanowy szkielet zapewniał wytrzymałość oraz niebywałą wręcz lekkość. Amadeusz podskoczył. Ręka maszyny syknęła i uderzyła o ziemię. Drugie ramię sięgnęło za plecy. Wydobyło z nich podłużną rurę. Mężczyzna dopiero po chwili zrozumiał, że to fragment broni palnej. Czegoś na wzór sześciolufowego karabinu maszynowego. Robot z typowym strzyknięciem zamontował spluwę, po czym wolną kończyną sięgnął po pas z amunicją. Wszystko gotowe. W stronę ciemnego szybu poleciały pociski. Perkowski w ułamku sekundy dostrzegł coś, co na pozór mogło przypominać przerośniętą płaszczkę. Stworzenie miało ohydny, zgniło-zielony kolor. Z trójkątnego ciała wystawały kawałki kości. Charakterystyczne, ślimacze oczy oblepiała żółta flegma. Po oddaniu salwy korpus robota obrócił się o 180 stopni. Naboje poleciały w stronę bestii. Istota zawyła złowrogo i uciekła. Zapanowała grobowa cisza. Maszyna przeskanowała otoczenie. Promień świetlny zmienił kolor na zielony. Brak przeciwnika w pobliżu. Poinformował robot. Uruchamiam diagnostykę systemu. Rdzeń zasilania poważnie uszkodzony. Brak możliwości naprawy. Aktywacja zapasowego ogniwa. System chłodzenia nie działa. Włączam awaryjne wentylatory. Rdzeń systemu nienaruszony. Inżynier ujrzał grube niczym ludzka pięść żądło wystające z korpusu. Cholerstwo było tak ostre, że przebiło maszynę na wylot. Pod pokrywą ochronną nastąpiło spięcie, a potem wszystko eksplodowało. Nagi Amadeusz Perkowski wybudził się z letargu. Serce waliło mu jak młot. To, co widział chwilę temu, dzięki Bogu, było tylko kolejnym złym koszmarem. Usłyszał wydobywającą się z głośnika rockową muzykę. System rozpiął pasy, utrzymujące go w bezpiecznej pionowej pozycji. Stanął na pokrytej blachą podłodze. Czujniki rozpoznały ruch, zleciły procedurę mycia. Mężczyzna poczuł lodowaty strumień. Kurwa, Anna, czy ty do reszty oszalałaś? Ryknął, próbując zakryć dłonią dyszę. Temperatura wody rosła coraz bardziej. Inżynier rozluźnił napięte mięśnie. Ze ścian kapsuły wyłoniły się gumowe szczotki. Wprawione w ruch przylgnęły do ciała. Ogromnie cię przepraszam, nie mogłam się oprzeć. Perkowski przeciągnął się niczym kot. Grzałki zostały uruchomione. Podłoga zadrżała. Pod nogami Amadeusza ukazała się metalowa krata, a niżej wentylator. Procedura suszenia dobiegła końca. Nad drzwiami zapaliło się zielone światło. Usłyszał syk otwierających się grodzi.
Minęła dłuższa chwila, zanim wzrok przyzwyczaił się do ostrego światła bijącego z sufitu. Amadeusz ujrzał własne cztery kąty i westchnął ciężko. Pierwsze, co zwróciło jego uwagę, to prezentujące się na piedestale figurki. Kurzołapy przedstawiały dobrze mu znanych bohaterów z gier komputerowych, książek czy komiksów. Isaaca Clarka z uniwersum Dead Space. Leona S. Kennedy'ego z serii Resident Evil. Na żadnej z nich nie znalazł kurzu. Nie może być. Sprzątałaś w moim pokoju! Stwierdził, rozglądając się po kwaterze. Jesteś już dużym chłopcem. Nie muszę ci sprzątać. Zaprzeczyła sztuczna inteligencja. Perkowski się uśmiechnął. Figurki przypominały mu stare, dobre czasy, gdy życie wydawało się piękną przygodą, a nie żmudną koniecznością. Rodzice kupili mu je na 16 urodziny. Były jedną z niewielu pamiątek, jaka pozostała mu po matce i ojcu. Aha, srały muchy, będzie wiosna. Figurki są równo poukładane. W dodatku błyszczą jak psu jajca. Na pewno tego nie zrobiłem. Odpowiedział Perkowski. Spojrzał na biblioteczkę. Przez rozwój technologii książki stały się reliktem przeszłości. Mimo to Amadeusz posiadał ich całkiem okazałą kolekcję. Uwielbiał czuć ich ciężar w ręce oraz niepowtarzalny zapach. Przelatujące między palcami kartki przypominały mu rozłożyste korony drzew. Oddałby wszystko, aby ten ostatni raz udać się do parku. Spocząć tuż przy dorodnym dębie na bujnej niczym dywan trawie i rozkoszować się promieniami słońca. Nigdy by się nie spodziewał, że będzie mu brakowało tak prozaicznej czynności. Amadeusz westchnął i ruszył w stronę szafy z ubraniami. Mimo oczytania i wykształcenia uwielbiał wyrażać się w prosty, wręcz arogancki sposób, zwłaszcza do kolegów po fachu. Stracił w ten sposób wielu świetnych przyjaciół, niemal każdy się od niego odwrócił. Zapewne użalałby się nad sobą jeszcze jakiś czas, gdyby Anna nie odpaliła rzutnika. Projekcja składała się z geometrycznych brył, które kolejno formowały się w ludzkie, kobiece ciało. Miała na sobie wyszczuplający skafander kosmiczny. Długie, brązowe włosy gładko opadały na ramiona. Amadeuszowi ciężko było oderwać spojrzenia od jej oczu koloru najczystszej lazurowej wody. Niejednokrotnie chciał się do niej przytulić. Zwłaszcza przez tę wąską, urodziwą twarz w połączeniu z cieniutkimi ustami i rumieńcami. Wtedy znikający w przestrzeni obraz brutalnie mu przypominał, iż była to tylko projekcja. Wzdrygnął się. Nie pamiętał już, kiedy ostatnim razem widział żywego człowieka. Czeka nas morze atrakcji, naprawianie blaszaków i dyspenserów. Na twarzy inżyniera zagościł smutek. Samotność mocno dawała mu się we znaki. Odkrycie godne Sherlocka Holmesa. Kto by się spodziewał, że mechanik będzie naprawiał urządzenia? Odparł z wyczuwalną w głosie ironią. Zgadza się, panie i władco moich podsystemów. Amadeusz wzruszył ramionami. Hologram stworzyła korporacja Ring, a sama nazwa ANA była akronimem od analitycznego neurosystemu antydepresyjnego. Cybernetyczny mózg dbał nie tylko o utrzymanie placówki w ryzach czy koordynowanie prac wydobywczych izotopu Helu-3, ale także czuwał nad zdrowiem psychicznym załoganta. Perkowski jako mechanik zajmował się serwisowaniem urządzeń wydobywczych i usuwaniem usterek występujących w kompleksie badawczym. Głównie wymontowywał spalone bezpieczniki lub wymieniał zniszczony element na nowy. Miał pełne ręce roboty, gdyż ciągle coś ulegało uszkodzeniu. Wielokrotnie pisał do przełożonych, iż przydałby mu się ktoś do pomocy, ale ci tłumaczyli się cięciem kosztów. W końcu wysłanie rakiety z człowiekiem na pokładzie kosztowało krocie. Tajemnicą Poliszynela był jednak fakt, że Amadeusz
nie cieszył się dobrą renomą. Naprawdę wiele by dał, aby cofnąć czas. Łapał się za głowę, kiedy uświadomił sobie, że wystarczyło trzymać język za zębami i się nie wywyższać, na siłę nie wytykać ludziom ich błędów. Ze smutkiem stwierdził, że dostał to, na co zasłużył. Samotność była dla niego czymś w rodzaju pokuty. Amadeuszu, to jest twój 7000 dzień pracy. Jak się dzisiaj czujesz? Oceń swoje samopoczucie w skali od 1 do 10. Chujowe. Naprawdę nic by się nie stało, gdybyście przestali olewać moje prośby i sprowadzili tu kogoś do pomocy. Pracy jest od zajebania, wszystko się sypie. Burknął Perkowski. W rzeczywistości był to tylko pretekst. Radził sobie dobrze, ale robił wszystko, aby firma sprowadziła mu kogoś do towarzystwa. Skakałby z radości, nawet gdyby korporacja przysłała mu kompletną amebę umysłową. To jest już 1000 odpowiedź negatywna. Proszę wypełnić formularz. Odparła Anna. Jak krochem o ścianę. Zrozum. W piździe mam formularz. Przyślijcie mi żywego człowieka, bo ochujeję. Po pomieszczeniu rozniósł się odgłos ceramicznego młynka. Kubek napełnił się kawą. Amadeusz spędził masę czasu siedząc i wpatrując się w naczynie. Tak wyjątkowe, gdyż otrzymane po ukończeniu szkoły wyższej. Na niebieskim tle znajdował się klucz francuski, który był symbolem uczelni. Perkowski doskonale pamiętał dzień, kiedy odebrał dyplom ukończenia akademii. Ojciec zrobił mu zdjęcie na tle szkoły w towarzystwie najlepszych przyjaciół. Stali tak uśmiechnięci, pełni sił do życia, jakby w garści mieli cały świat. Ciągle wydawało mu się, że szkołę skończył zaledwie parę dni temu. Obrócił kubek. Na drugiej stronie przedstawiony był prom kosmiczny, na którego widok Perkowski przypominał sobie dzień, w którym raz na zawsze opuścił ojczystą planetę. Chwilę przed startem rakiety dowiedział się, że zmarł jego ojciec, jego niedościgniony wzór. Nie dość, że prowadził dobrze prosperującą firmę zajmującą się projektowaniem maszyn i urządzeń, to wykładał fizykę termojądrową. Amadeusz chciał być, choć w minimalnym stopniu, tak dobry jak on. Długo nie mógł się pozbierać po jego śmierci. Czemu jestem taki beznadziejny? Burknął pod nosem niczym alkoholik do pustej szklanki. Nawet picie kawy z biegiem czasu kompletnie mu spowszechniało. Upił kilka porządnych łyków, po czym spojrzał na hologram. Prezentowana na nim twarz się uśmiechała. Co cieszysz, Michę? Spytał, rozkładając ręce. Nic, nic. Kobieta zmieniła się w małego kotka. Zwierzę podreptało bliżej i popatrzyło na mężczyznę wielkimi, smutnymi oczami. Amadeusz już chciał palnąć coś głupiego, ale ostatecznie ugryzł się w język. Zdał sobie sprawę, że komputer robi wszystko, aby choć na chwilę go rozweselić, a on reagował na to coraz większą agresją. Tracę zmysły. Prześlijcie tu kogoś. Rzekł śmiertelnie poważnie. Przekazałam informacje do korporacji Ring. Odpowiedziała Anna. Idę na stołówkę. Jak prezentuje się stan zapasów? Sprawdzam bazę danych. Aktualnie trwają zbiory. Magazyn żywnościowy zajęty w 25%. Za sprawą obecnej na stacji farmy, Amadeusz mógł cieszyć się świeżymi warzywami i owocami. Jako że w tej części galaktyki panowała bezkresna ciemność, firma opracowała specjalne lampy o właściwościach podobnych do promieni słonecznych. Obecny na planecie piasek był bliźniaczy względem ziemskiego odpowiednika. Plantacja była w pełni automatyczna. Roboty podlewały, nadzorowały i zbierały plony. Perkowski zjawiał się tam raz na jakiś czas, aby wyregulować lub naprawić urządzenia. Co dziś na śniadanie? Jajecznica z cebulką, a do tego koktajlowe pomidorki. Danie godne królów, skomponowane przez mistrza sztuki kulinarnej, czyli mnie. Powiedział komputer.
Skromna jak zawsze. Burknął pod nosem Amadeusz. Wyszedł z pokoju i udał się korytarzem na stołówkę. Po przekroczeniu progu czujniki ruchu od razu zarejestrowały jego obecność. Anna włączyła światła i odpaliła robota. Pomieszczenie socjalne nie było duże. W jego środku znajdował się czerwony stół z tworzywa sztucznego wraz z kilkoma krzesłami. Mężczyzna zajął miejsce i patrzył, jak android szykuje śniadanie. Był to stary model, o czym świadczył pokraczny sposób poruszania się maszyny i pojawiająca się w wielu miejscach rdza. Perkowski nawet by nie naliczył, ilekroć chciał wziąć go do warsztatu, ale dopóki maszyna się nie rozsypie, nie będzie mu się chciało. Nawet dochodził do wniosku, że w najgorszym wypadku sam sobie zrobi śniadanie. Robot wlał rozbite jajka do niewielkiego naczynia, po czym na patelni podsmażył idealnie pokrojoną cebulkę. Składniki się przyrumieniły. Maszyna wlała ubitą masę do rondla i żwawym ruchem oddzieliła przysmażone jajka od teflonu. Podsunęła Perkowskiemu talerz pod nos. Smacznego! Wyartykułowała. Mężczyzna bez podziękowania zjadł jajecznicę i wypił kawę. Anna już chciała zwrócić mu uwagę, ale program nakazywał jej dbać o dobrą kondycję psychiczną inżyniera. Perkowski wstał od stołu i ruszył do centrum dowodzenia. W pomieszczeniu mieściły się aż 3 stanowiska. Już samo to dawało mężczyźnie solidne argumenty, aby firma przysłała mu kogoś do pomocy. Szczególnie, że każde służyło do obsługi innego centra roboczego, kopalni, placówki badawczej i farmy żywności. Na szczęście rutynowymi pracami zajmowała się sztuczna inteligencja. W przeciwnym wypadku inżynier zostałby zakopany komunikatami. Nie było fizycznej możliwości, aby w pojedynkę dał radę obsłużyć tak duży obiekt. Amadeusz zbliżył się i ujrzał wirtualną mapę. Sprawdził poszczególne miejsca kompleksu, upewniając się, czy najważniejsze wskaźniki, takie jak poziom zasilania tudzież powietrza, są w normie. Na szczęście nic nie przykuło jego uwagi. Usłyszał wentylatory. Spojrzał w prawo. Na rzędy równo ułożonych komputerów kwantowych. Umieszczone na obudowie kolorowe przyciski mieniły się prawdziwym bogactwem barw. Sztuczna inteligencja musiała przeprowadzać tysiące obliczeń. Od dawna nie widział, aby wszystkie dostępne jednostki były włączone. Czy coś się stało? Spytał, przykładając palce do brody. W placówkę uderzają asteroidy. Skanuję pomieszczenia w poszukiwaniu uszkodzeń. Jeśli będzie coś wartego twojej uwagi, niezwłocznie poinformuję. Dobrze. Skinął głową, po czym spojrzał w sufit. Rozmieszczone wskaźniki pola siłowego nie wskazywały jego zużycia. Czyżby uległy awarii? Zadumał się i podrapał po głowie. Amadeusz chciał przywołać autonomiczny podnośnik koszykowy, ale ten był zajęty. Ostatecznie machnął na to ręką i usiadł na krześle. Na pierwszy rzut oka biurko wydawało się puste. Dopiero gdy podszedł, ten stan rzeczy uległ diametralnej zmianie. Pod palcami mężczyzny zmaterializowała się wirtualna klawiatura, a z blatu wyjechały monitory. Amadeusz ujrzał na nich poligon wydobywczy. Klikał pojedynczo na aktywne jednostki i przyglądał się ich parametrom technicznym. Do reszty zatraciłby się w pracę, gdyby na klawiaturze nie wyświetliła się miniaturowa wersja Anny. Jak tam praca, maestro? Spytał komputer. Wiem, że twój wielordzeniowy procesor pozwala ci się skupić na setkach czynności naraz, ale ja tak nie umiem. Doskonale wiesz, że multitasking nigdy nie był moją mocną stroną. Wygląda na to, że deszcz asteroid nie naruszył powłoki ochronnej. Poza tym wszystko idzie zgodnie z planem. Wydobywczą normę też powinniśmy wyrobić. Jeżeli dalej będziesz mi truła dupę, to nic nie zrobię. Sio abominacjo! Jak chcesz, ale teraz czuję się obrażona.
Dzięki za garść bezcennych informacji. Później zagramy w szachy. Teraz daj mi do cholery pracować. Super, dajmy z siebie wszystko. Stwierdził komputer. Amadeusz podczas nawiązywania znajomości ze sztuczną inteligencją dowiedział się dwóch rzeczy. Po pierwsze, Anna strasznie się o niego troszczyła. Nie spuszczała go z oczu niczym nadopiekuńcza żona. Po drugie, w przeciwieństwie do niego, zawsze była pozytywna i radosna. Z początku cenił sobie jej towarzystwo, ale z biegiem czasu iluzja rozmawiania z człowiekiem prysła. Mimo wszystko nie mógł wyjść z podziwu dla działu IT, że udało im się opracować tak złożone urządzenie. Gdy zapoznał się ze stanem technicznym maszyn, odszedł od stanowiska, które samoczynnie przeszło w stan czuwania. Klawiatura rozpłynęła się w powietrzu, a ekrany zniknęły w biurku. Wszedł do komory dekompresyjnej i włożył kombinezon astronauty. Wrota się zamknęły. Powietrze zostało wypompowane. Właz prowadzący na zewnątrz stanął otworem. Odpaliły się lampy umieszczone przy stacji badawczej. Perkowski ujrzał czerwone podłoże pełne dziur po uderzających w planetę asteroidach. Spojrzał w górę. Na czarnym jak smoła niebie dostrzegł tysiące białych punkcików. Poczuł się taki malutki, a przecież każda z tych kropek stanowiła osobną planetę. Nogi mimowolnie oderwały się od podłoża, kiedy Amadeusz postawił krok. Po chwili wylądował za pomocą wydobywającego się ze skafandra gazu. Sytuacja powtarzała się przy każdym ruchu. Inżynier poleciał w kierunku rampy i chwycił metalowy drążek prowadzący do kopalni. Czujniki zarejestrowały jego obecność. Śluza się otworzyła, a uchodzące z wnętrza powietrze zasało Perkowskiego. Sztuczna atmosfera sprowadziła go z powrotem do podłoża. Jego oczom ukazała się konsola zarządzająca pracami wydobywczymi. Pośpiesznie sprawdził, czy wskaźniki tlenu oraz zasilania są w normie. Gdy nabrał pewności, ściągnął z siebie kłopotliwe odzienie i usłyszał terkot urządzeń wydobywczych. Rozpoznał, że łożyska, do których najprawdopodobniej dostał się piasek, kiepsko pracują. Rozejrzał się na boki. Sama kopalnia była naprawdę spora. Mimo wielu lat intensywnego wydobywania, firma wciąż nie odkryła wszystkich jej szybów. Co jeszcze dziwniejsze, nie zbudował tego człowiek. Organizacja tworząca kompleks twierdziła, że odnalazła wyrobisko przypadkowo. Początkowo placówka miała być czymś w rodzaju stacji paliw dla floty odkrywczej korporacji Ring. Po odkryciu występujących w kopalni cennych złóż od razu zmieniono priorytety. Amadeusz spojrzał na znajdujące się nad jego głową wzmocnienia, kształtem przypominające pokrytą siatką skorupę ślimaka. Kiedy się tu przyjmował, pracownicy pobierali próbki tworzywa do badań. Materiał okazał się twardszy od znanego ludziom odpowiednika. Przedsiębiorstwo od razu zleciło poszukiwania tajemniczego surowca, ale do dziś go nie odnaleziono. Perkowski podszedł do drabiny. Chwycił za szczebel, spojrzał w dół i od razu pożałował tej decyzji. Nie był w stanie dostrzec podłoża. Fakt, mógł iść naokoło, ale wolał nie tracić cennego czasu. Odetchnął z ulgą, gdy postawił nogę na twardym podłożu. Zobaczył roboty o kwadratowych głowach i humanoidalnej konstrukcji. Maszyny wierciły, kruszyły oraz rozdrabniały kamienie. Wszystko, by pozyskać cenne materiały. Dotarł do pierwszego uszkodzonego robota. Wymontował zmiażdżone ramię, zamontował chip i zdemontował wadliwą kończynę. Za pomocą tabletu wpisał do rejestru zużytą część. Kliknął czerwony przycisk umieszczony na korpusie maszyny. W ten sposób rozkazał jej powrócić do punktu dokującego. Drugi blaszak miał zniszczone obie nogi. Inżynier nie był w stanie go przenieść. Pośpiesznie skontaktował się ze sztuczną inteligencją, aby przysłała autonomiczny łazik.
Kiedy pojazd przybył na miejsce, od razu uruchomił dźwig i już po chwili wskazane przez Amadeusza roboty znalazły się na pace. Gdy pojazd osiągnął maksymalną dopuszczalną ładowność, Perkowski zajął wolne miejsce. Autonomiczny samochód ruszył do warsztatu, który mieścił się w kopalni. Zamontowane w wozie reflektory oświetlały szyb. Mężczyzna podziwiał potężne filary utrzymujące w ryzach kamienną strukturę. Niestety, znajdujące się na nich pęknięcia były coraz bardziej widoczne. Na pozostawionych przez kosmitów wzmocnieniach nie widać nawet rysy. A te tutaj nie mają nawet roku i już pękają. Jak to jest w ogóle możliwe? Spytał, nakierowując promień świetlny na wspomniane wcześniej filary. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Jeszcze parę dni i zlecę ich naprawę. Padł komunikat z zamontowanych w pojeździe głośników. Wóz dojechał do warsztatu. Żółta lampa umieszczona nad stalowymi wrotami zaczęła migać. Podłoże zadrżało, podwoje stanęły otworem. Jarzeniówki zamrugały charakterystycznie, po czym zaczęły się uruchamiać. Zawieszone nad stanowiskami roboczymi wentylatory wydały specyficzny syk. Minąwszy szafy wypełnione sprzętem naprawczym, mężczyzna podszedł do holograficznej makiety przedstawiającej magazyn. Wskazał systemowi, których części będzie potrzebował. Nim wszystko zostało mu dostarczone, autonomiczny pojazd zdążył wyładować uszkodzone maszyny na stanowiska robocze. Gdy wymagane podzespoły znalazły się na stole, Perkowski przystąpił do naprawy. Anna dbała o to, aby robił sobie przerwy, w których spożywał wysokowartościowe posiłki. Gdyby nie sztuczna inteligencja, Perkowski kompletnie zatraciłby się w pracy. Mijały kolejne godziny. Amadeusz nawet nie zauważył, kiedy czasomierz wskazał 22. Koniec pracy. Włożył skafander i udał się do wyjścia. Teoretycznie mógł zostać w warsztacie, gdzie znajdowało się łóżka, łazienka, a nawet czyste ubranie, lecz jutrzejszy harmonogram nie przewidywał prac serwisowych w kopalni. Z samego rana Amadeusz i tak musiałby wrócić do placówki badawczej. Wolał mieć to za sobą. Tym bardziej, że pogoda na zewnątrz była wyjątkowo spokojna, a do jutra mogła się tylko pogorszyć. Zajął wolne miejsce. Silniki elektryczne się włączyły. Na szklanej powłoce kombinezonu ochronnego ukazał się hologram. Anna siedziała po turecku przed rozłożoną partią szachów. Nim dotrzesz do punktu docelowego, minie chwila. Może zagrałbyś partyjkę? Spytała, mrugając do niego kilkukrotnie. Niech ci będzie. Odparł niechętnie. Po całym dniu pracy marzył, aby udać się do komory usypiającej. Ostatnią rzeczą, na jaką miał ochotę, była partia szachów. O tak późnych godzinach jego mózg nie funkcjonował prawidłowo. Co gorsza, Perkowski wcale nie lubił tej gry. Oczy same mu się zamykały, ale mimo to podjął rękawice. Chciał mieć to jak najszybciej za sobą. Popełniał proste błędy, odsłaniał króla, byle tylko szybko zakończyć rozgrywkę i pójść spać. Anna natomiast była pochłonięta grą jak małe dziecko. Robiła wszystko, aby wygrać. Stajesz się coraz lepsza, rzekł. Ku jego uciesze pojazd zaczynał hamować. Dzięki, dziś wyjątkowo dobrze mi się grało, stwierdził komputer. Miło mi to słyszeć. Szykuj komorę usypiającą, muszę się porządnie wyspać. Hologram pomachał na odchodne, a następnie zniknął. Grodzie stanęły otworem. Amadeusz momentalnie stał się lekki jak piórko. Podskoczył i poleciał w stronę placówki. W pewnym momencie dostrzegł na piasku żółty płyn. Podleciał bliżej i wykonał kilka zdjęć. Wcześniej tego tutaj nie było, mruknął. Pewnie to odłamki z meteorytów, ale dla pewności przyślę robota analitycznego. Pobierze próbki, wykona badania, a ty idź już spać. Jutro czeka na ciebie masa obowiązków, stwierdził komputer. Masz rację. Perkowski zająłby się sprawą osobiście, ale oczy same mu się zamykały. Nic dziwnego. Był na nogach od 6 rano, a zbliżała się północ.
noc. Rozbrzmiał złowrogi alarm, który wydawał się Amadeuszowi budzikiem. Jeszcze 5 minut. Pojawiła się dekompresja. Ma to mi nowość. Zrzuć metalową kurtynę, potem się tym zajmę. Stwierdził, uchylając prawe oko. Zajęłabym się tym, ale systemy uległy awarii. Jeżeli niczego nie zrobisz, stracimy zapasy tlenu. Będziesz musiał poruszać się w skafandrze. Nagle trafił w niego strumień lodowatej wody. Pasy rozpięły się samoistnie, a Perkowski ujrzał mapę. Hologram wyświetlał dokładne miejsce uszkodzenia. Uruchomiły się grzałki wraz z wiatrakiem. Po zakończonej procedurze schnięcia Amadeusz ubrał majtki i kombinezon, otworzył szafę, zabrał niezbędne narzędzia. Nawet gdyby sztuczna inteligencja nie wskazała mu dokładnego miejsca uszkodzenia, to znalezienie rozdartego poszycia nie stanowiłoby większego problemu. Wydostające się z kompleksu powietrze specyficznie syczało. Amadeusz odpalił spawarkę elektronową i przyłożył do dziury kawałek tworzywa. Tego typu problemy zdarzały się często, lecz przeważnie system sam naprawiał uszkodzenie. Ubrany w kombinezon, postanowił udać się do kopalni. W czasie rutynowej kontroli zobaczył leżącego robota przygniecionego wielką skałą. Obszedł go, wyjął chip i czarną skrzynkę. Na tablecie wpisał numer seryjny androida i dodał go do rubryki nie nadający się do naprawy. Zlecił komputerowi pokładowemu, aby usunął maszynę. Już miał przywołać pojazd, gdy coś przykuło jego uwagę. Na głazie widniał odcisk czteropalczastej ręki, który wydawał się tylko wyobrażeniem. Jednak po przetarciu oczu nadal tam był. Zastanowił się. Przecież żaden z naszych robotów nie ma takiej kończyny. Anna, wykonaj skan jaskini! Perkowski podszedł do znaleziska. Zrobił kilka zdjęć i przesłał je do komputera placówki. Sprawdziłam bazę danych. Potwierdzam, żadna maszyna nie ma takiej kończyny. Zakomunikowała Anna. Może to pochodzi z jakiejś asteroidy? Tysiące ich się tu rozbija. Brak wystarczających informacji. Zachowaj szczególną ostrożność. Aktywuję protokół 5. Amadeusz zmarszczył brwi. Nie rozumiał, o co mogło chodzić. W prawym górnym rogu tabletu pulsowała kontrolka. Gdy na nią najechał, przeczytał, że znajduje się w strefie zagrożenia. Momentalnie ziemia zadrżała. Inżynier dostrzegł biegnącego robota. Maszyna miała humanoidalną postawę i górowała nad nim wzrostem. Na samym środku opancerzonego, trójkątnego łba przyspawanego do ciała znajdował się wizjer, a w nim rejestrator obrazu. Głośnik ukryty został za kratą. Ważniejsze elementy, takie jak rdzeń zasilania, mikroprocesor czy układ chłodzenia, zapieczętowano potężną tytanową płytą. Na niej wyryto logo Ring Security. Dzięki nowoczesnym pneumatycznym siłownikom robot z łatwością potrafił wyginać nawet najtwardsze metale. Maszyna podeszła do mężczyzny. Kamera skierowała się wprost na niego i wystrzeliła czerwony promień świetlny. Po przeskanowaniu oblicza zmieniła kolor na zielony. Amadeuszu Perkowski, mów mi unit. Firma przyznała ci najwyższy możliwy priorytet. Jestem tu po to, aby cię chronić. Poinformował robot szorstkim, metalicznym głosem. Inżynier otworzył szeroko usta. Przecież takiego samego robota widział w śnie. Wszystkie kropki zaczynały łączyć mu się w jedną logiczną całość. Poczuł, jak plecy robią się mokre. Anna, co to odpierdalasz? Spytał, nie mogąc uwierzyć własnym zmysłom. To dla twojego bezpieczeństwa. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś ci się stało. Odparła sztuczna inteligencja z głośników umieszczonych w skafandrze Amadeusza. Ale to może skamielina? Firma przeorała jaskinie całe dekady temu. Nic nie odnaleziono!
wykrzyczał, czując jak grunt osuwa mu się spod stóp. Unit rozejrzał się, po czym ruszył w stronę wyrobiska. Przeszedł kilka kroków i odwrócił się do Amadeusza. Zalecam, żebyś trzymał się blisko mnie. W przeciwnym wypadku nie będę w stanie zagwarantować ci ochrony. Wyartykułował. Mężczyzna niechętnie zbliżył się do maszyny. Wydobywający się z niej świetlny promień przeskanował fragment groty. Gdzieś już cię widziałem, stwierdził Perkowski. Możliwe. Pojawiam się wtedy, gdy życiu pracownika zagraża niebezpieczeństwo. Inżynier pobladł na twarzy. Cała sytuacja zaczynała go przerastać. Nie mógł oprzeć się wrażeniu, że zmierza do samej paszczy lwa. Skoro jestem w takim niebezpieczeństwie, to dlaczego nie odeskortujesz mnie do placówki, a sam nie sprawdzisz jaskini? Ponieważ do zrealizowania celu misji potrzebujemy żywego organizmu. Jak sam wiesz, na próżno szukać go w promieniu setek kilometrów. Zrobiliście ze mnie wabika? Spytał Perkowski. Realizuję powierzone mi zadanie. Odparła maszyna. Amadeusz aż stracił orientację w terenie. Nie mógł znaleźć żadnego charakterystycznego punktu. Nie pomagał fakt, że mapa w skafandrze kompletnie zgłupiała i na nowo zaczynała wczytywać wirtualne korytarze. Wyglądało na to, że nigdy nie szedł tym szybem. Serce podeszło mu do gardła, gdy zobaczył, że na końcu groty znajdują się potężne wrota, które z całą pewnością nie zostały stworzone przez człowieka. Przejście zagradzały dwa spore kamienie przypominające monety. Na nich wyryto symbol ślimaka, a wokół tajemnicze pismo przypominające runy. Z alfabetu biła zagadkowa, zielona poświata. Mężczyzna nigdzie nie dostrzegł konsoli, na której mógł wpisać hasło. Unit podszedł do przeszkody i spróbował ją przesunąć. Po kilku nieudanych próbach dał sobie spokój. Przeskanował ją. Promień co rusz zmieniał barwę. Maszyna skończyła i obróciła się w stronę inżyniera. Podejdź do struktury i połóż na niej dłoń. Padło polecenie. Amadeusz się skrzywił. Najchętniej pobiegłby i lesił w nogach do placówki, ale ze snów pamiętał, że maszyna zrobi wszystko, aby wykonać zadanie. W jednej z wizji wyrywała mu nawet rękę. Wolał nie dawać tej kupie złomu niepotrzebnego pretekstu. Skinął głową. Wykonał polecenie i wtedy po drugiej stronie coś zaskrzypiało. Wprawiony w ruch mechanizm otworzył podwoje. Perkowski nie spodziewał się w najczarniejszych snach tego, co za nimi zobaczył. Wreszcie po tylu latach poszukiwań odnaleźliśmy pradawne miasto. Stwierdził robot bojowy. Super, mogę już iść? Spytał inżynier, trzęsąc się jak galareta. Ujrzał gigantyczne kokony wykonane z żółtej sieci, oblepionej krwawymi soplami. Do ścian przyklejone były szkielety martwych istot. Amadeusz wśród nich odnalazł kości, bardzo podobne do ludzkich. Czuł, że otworzył puszkę Pandory. Maszyna czerwonym promieniem przeskanowała konstrukcje wykonane przez obcą cywilizację. Znajdowało się ich tak wiele, że Perkowskiemu ciężko było objąć je wzrokiem. Przerażony patrzył na pozostałości pradawnego miasta. Widział monumentalne kamienne budowle, w których zamieszczone okna wyłożone były pięknymi witrażami. Pokrywające ściany malowidła przedstawiały krabią kończynę. Po większości domów zachowały się zaledwie spopielone szkielety, całe w kokonach. Pasożyty, nabierając powietrza, kurczyły się i rozkurczały, aby w każdej chwili móc wystrzelić. Nie wykrywam żywego organizmu. Możemy iść dalej. Amadeusz miał tego wszystkiego po dziurki w nosie. Nie chciał ryzykować własnym życiem. Zatrzymał się, po czym obrócił i udał w kierunku wyjścia. Życzę miłej zabawy. Ja spierdalam! Z głośników robota wybrzmiały przerażające dźwięki, jakby ktoś tarł paznokciami o tablicę. Zielona poświata zmieniła kolor na czerwony.
Unit błyskawicznie zagrodził inżynierowi drogę. To nie jest prośba, lecz rozkaz. Jeżeli nie zastosujesz się do polecenia, będę zmuszony użyć środków przymusu bezpośredniego. Poinformował i chwycił za leżący nieopodal kamień. Ścisnął go tak mocno, że ten pękł. Amadeusz już chciał zaprotestować, ale przypomniał sobie, że przejmując się tutaj do pracy, podpisał klauzulę, w której jasno napisano, że w nadzwyczajnych okolicznościach będzie musiał podporządkować się robotom bojowym firmy Ring. Oczywiście zapewniano go, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie. Amadeuszowi serce waliło tak mocno, że o mały włos nie wyskoczyło z klatki piersiowej. Doskonale zdawał sobie sprawę, iż wkrótce dowie się, co wymordowało mieszkańców. Próbował jeszcze skontaktować się z Anna, która była jego ostatnią deską ratunku, lecz znajdował się głęboko pod ziemią i zasięg padł. Dlaczego obca forma życia jest dla was tak ważna? Spytał inżynier. W przeciwieństwie do ciebie nie mam własnej woli. Postępuję zgodnie z wpisanymi w system protokołami. Odnalezienie obcej formy życia ma najwyższy priorytet. Odpowiedział Unit. Perkowski zrobił się cały blady. Pierwszy raz w swojej karierze usłyszał, że istniało coś warte więcej niż jego życie. Zwłaszcza, że cała stacja funkcjonowała dzięki niemu. Patrząc na domy kosmitów, nie mógł oprzeć się wrażeniu, że ciągle ktoś go obserwuje. Delikatnie mówiąc, czuł się nieswojo. Budowle były naprawdę wielkie. Wyobrażał sobie tylko, jakie bestie mogły w nich mieszkać. Amadeusz usłyszał syk gwałtownie zamykających się siłowników. Robot popędził w stronę rozwidlającego się szybu i z całej siły wyrżnął ramionami o skaliste podłoże. Stalaktyty oderwały się od sufitu i, uderzywszy o ziemię, poderwały tumany kurzu. Perkowski stracił z Unitem kontakt wzrokowy, po czym rzucił się do ucieczki. Jeżeli opuścisz ten obszar, wszystkie maszyny uznają cię za wroga. Padł komunikat. Amadeusz stanął i momentalnie pożałował tej decyzji. Do jego uszu dotarł zgrzyt łamiącego się metalu. Kurz opadł. Perkowski zobaczył, że w tytanowej obudowie, która zabezpieczała umieszczoną w środku kamerę, robot miał potężne pęknięcie. Całość korpusu pokryta była zagadkową zieloną mazią. Stworzenie uciekło. Rozpoczynam diagnostykę urządzenia. Wszystkie podzespoły działają prawidłowo. Poważnie uszkodzona górna obudowa, kamera sprawna. Ciecz nie stanowi zagrożenia. Unit skierował urządzenie monitorujące wprost na Perkowskiego. Wydobywająca się z maszyny poświata przeskanowała sylwetkę mężczyzny. Brak widocznych uszkodzeń kombinezonu pracownika. Zdolności motoryczne w normie. Można kontynuować. Faktycznie nic mu się nie stało. Przerażał go jednak fakt, że robot był poważnie uszkodzony. Zachowaj spokój. To coś nas obserwuje. Powiedział Unit. Perkowski ostrożnie się rozejrzał, lecz niczego nie zauważył. Maszyna musiała mieć w sobie czujniki wychwytujące fale dźwiękowe. Jest ich więcej. Zalecam wyjątkową ostrożność. Dodała. Na potwierdzenie tych słów, coś w oddali wydało z siebie mrożący krew w żyłach krzyk. Mężczyzna, choć bardzo chciał, nie był w stanie sobie wyobrazić, jaka kreatura mogła tak brzmieć. Jakby bramy piekielne się rozstąpiły, a przebywający po tamtej stronie włodarze rykiem chcieli dać znać o swojej obecności. Stalowa ręka maszyny syknęła, by zaraz huknąć o ziemię. Drugie ramię sięgnęło za plecy i wydobyło z nich podłużną rurę. Mężczyzna dopiero po chwili zrozumiał, że to fragment broni palnej. Czegoś na wzór sześciolufowego karabinu maszynowego. Robot z typowym strzyknięciem zamontował spluwę, po czym wolną kończyną sięgnął po pas z amunicją. Wszystko gotowe. W stronę ciemnego szybu poleciały pociski.
Perkowski w ułamku sekundy dostrzegł coś, co na pozór mogło przypominać przerośniętą płaszczkę. Stworzenie miało ohydny, zgniło-zielony kolor. Z trójkątnego ciała wystawały kawałki skał, ślimacze oczy oblepiała żółta flegma. Po oddaniu salwy korpus robota obrócił się o 180 stopni. Naboje poleciały w stronę kolejnej bestii. Istota zawyła złowrogo i uciekła. Zapanowała grobowa cisza. Maszyna przeskanowała otoczenie. Czerwony promień świetlny zmienił kolor na zielony. Brak przeciwnika w pobliżu, poinformował Unit. Uruchamiam diagnostykę systemu. Rdzeń zasilania poważnie uszkodzony, brak możliwości naprawy. Konieczna będzie ręczna aktywacja zapasowego ogniwa, system chłodzenia niesprawny, włączam awaryjne wentylatory. Rdzeń systemu nienaruszony. W korpusie Unita Perkowski zauważył coś wbitego, a raczej przebijającego na wylot. Robot zacisnął na tym czymś mechaniczną kończynę. Mimo maksymalnej pracy siłowników, Unit nie zdołał usunąć stworzenia. Perkowski poczuł łzy napływające do oczu. To wszystko wydarzyło się w jego śnie. Wiedział, że po otwarciu pokrywy nastąpi eksplozja. Wybrał mniejsze zło. Wolał umrzeć błyskawicznie, niż stać się ofiarą płaszczkopodobnych stworzeń. Zrobił krok. Mechanizm blokujący przednią płytę zaterkotał. Przyznaję ci serwisowy dostęp. Amadeusz pociągnął za drzwiczki, ale te ani drgnęły. Domyślił się, że dopóki nie usunie ciała obcego, nie zajrzy do środka. Obszedł maszynę i ku swojemu ogromnemu przerażeniu spostrzegł, że to coś wciąż żyło. Bestia wiła się na wszelkie strony, próbując opuścić korpus. Gdy tylko zauważyła Perkowskiego, zaprezentowała mu paszczę wypełnioną ogromnymi kułami. Kurwa, to żyje! Wykrzyczał, patrząc wprost w czerwone oczy tego czegoś. Czy mógłbyś na chwilę podnieść swoją temperaturę? Wtedy powinno uciec. Owszem, zachowaj szczególną ostrożność. Powiedział Unit. Perkowski skinął głową. Odszedł na bezpieczną odległość. Po chwili obserwował, jak stworzenie wydziera się i próbuje z całych sił opuścić ciało maszyny. Odetchnął z ulgą, gdy uciekło w głąb ciemnej kopalni. Ja pierdolę, co to było? Otworzył klapę. Do jego nozdrzy dotarł smród spalonej gumy. Zmarszczył brwi i przyjrzał się podzespołom. Gdy dostrzegł tabliczkę z datą przeglądu, otworzył szeroko oczy. Ostatni serwis miałeś 25 lat temu. Jak to w ogóle możliwe? Wymamrotał, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Jestem robotem wojskowym. W przeciwieństwie do innych modeli z przeznaczeniem komercyjnym, zaprojektowano mnie tak, abym się nie psuł. W dodatku skonstruowano cię pod koniec złotej ery przemysłu? No nieźle. Prychnął, nie wiedząc czy to z podziwu, czy zażenowania. Fakt, nie trzeba się było wtedy martwić o zasoby, a już na pewno nie w wojsku. Po co się ograniczać do 80-milimetrowego pancerza, skoro można dać 120? Mruczał pod nosem bardziej do siebie niż do Unita. Mrużył oczy i uważnie przyglądał się podzespołom. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że kosmos wcale nie jest taki bogaty. Westchnął i już miał coś dodać, gdy jego uwagę przykuła kamera. Wysunęła się i przeskanowała fragment szybu, po czym wróciła na swoje miejsce. Czujniki echolokacyjne nie wykryły zagrożenia. Jesteśmy bezpieczni. Wracając do meritum sprawy, zgadzam się z tobą. Z biegiem czasu górnictwo planetarne, aby mieć rację bytu, musiało organizować coraz to dalsze ekskapady. W pewnym momencie stało się to kompletnie nierentowne. Większość firm wydobywczych splajtowała. Właśnie dlatego jesteś tu sam jak palec. Koszty wysyłania człowieka przerastają zyski. Amadeuszowi udało się uruchomić awaryjne zasilanie. Pośpiesznie sprawdził pozostałe podzespoły, które, Bogu dzięki, działały prawidłowo.
Obiecuję, że gdy wyjdziemy z tego cału, zrobię ci porządny przegląd. Sprawię, że bez problemu przeżyjesz kolejne 25 lat. Maszyna zaterkotała i rozpoczęła skanowanie podzespołów. Amadeusz myślał o swoich snach. Co takiego chciał mu przekazać jego własny mózg? Czy faktycznie były to wizje nieuniknionej przyszłości, czy raczej objawy wypalenia zawodowego i ciągłej samotności? A na czym dokładnie polega nasze zadanie? Spytał Amadeusz, czując, że odpowiedź wybitnie mu się nie spodoba. Unit ruszył w głąb ciemnej groty. Z korpusu wydobyły się lampy. Kamienne ściany oblepiała organiczna struktura. Mężczyźnie zrobiło się sucho w ustach, gdy zrozumiał, że były to wnętrzności ciał mieszkańców tamtego miasta. Maszyna stanęła i przeskanowała obce tkanki. Znajdujemy się przed gniazdem obcej formy życia. Mamy za zadanie wejść do środka i ją zneutralizować. Przecież to czyste samobójstwo. Równie dobrze możesz zapierdolić mnie tu i teraz. Robot podszedł do Amadeusza i siłą wprowadził go do tunelu. Mężczyzna robił wszystko, aby uciec. Szarpał się, wyrywał, a nawet błagał o litość. Wszystko na próżno. Nim się obejrzał, wpadł do olbrzymiej groty. Perkowski wstał i zobaczył, że coś kapie mu na szybę kombinezonu. Ostrożnie podniósł głowę. Momentalnie poczuł, jak resztki posiłku zapragnęły wydostać się z ciała. Nad jego głową, zaplątane w pajęczą sieć, wisiało powykręcane, wysuszone na wiór ciało, przypominające wyrośniętego kraba. Spojrzał w sam środek gniazda. Na monumentalne kamienie o wyrytych zagadkowych inskrypcjach. Z napisów wydobywała się czerwona poświata. Wokół głazów Amadeusz zauważył tysiące jaj różnej wielkości. Jedne sięgały mu do pasa, kolejne do czoła. Choć niektóre z nich były otwarte, za żadne skarby nie odważył się zajrzeć do środka. Jedyne, o czym marzył, to jak najszybciej opuścić tę przeklętą jaskinię. Unit wszedł do środka. Z głośników wydobył się komunikat. Padnij! Amadeusz wykonał polecenie. Kończyna robota strzyknęła i spadła na ziemię. Z korpusu wydobył się miotacz ognia. Płonąca ciecz trysnęła wprost na znajdujące się przed nimi jaja. Przeszywający pisk sprawił, że ciało mężczyzny oblało się zimnym potem. Unit zmienił kolor poświaty na czerwony. Z drugiej ręki wysunął się minigun, który od razu wystrzelił. Mężczyzna dostrzegł pierwsze potwory o galaretowatej budowie ciała. Z pozoru kałamarnice oblepione mięsem i zaschniętą krwią. Mimo że poruszały się dość pokracznie, odchodziły błyskawicznie. Jedna z nich zbliżyła się do Unita i odwłokiem zatkała miotacz ognia. Wtedy nastąpiła eksplozja. Amadeusz Perkowski ocknął się z potwornym bólem głowy. Czuł, że coś było nie w porządku. Nie obudził się jednak w oblepionej mazią jaskini, lecz w sterylnej sali operacyjnej, co stanowiło zaskoczenie. Po obu stronach dostrzegł mechaniczne ramiona chirurgiczne, wyposażone w skalpele, nożyczki i dreny. Już sam ich widok zwiastował niepokojące wieści. Podłogę i ściany pokrywały śnieżnobiałe płytki. W kącie pracowała aparatura podtrzymująca czynności życiowe. Zamontowany na niej wskaźnik pulsu piszczał rytmicznie. W powietrzu unosił się nieznośny dla nosa zapach chemii medycznej. Perkowski spojrzał na swoje ciało, po czym zemdlał. Impuls elektromagnetyczny jednak momentalnie go wybudził. Amadeusz najchętniej krzyknąłby z przerażenia, ale gardło odmówiło mu posłuszeństwa. Przez otwartą jamę brzuszną dostrzegł własne organy, oczyszczone z krwi, skąpane w podejrzanym białym płynie. Niechętnie powędrował wzrokiem dalej. Łzy napłynęły mu do oczu. Stracił własne nogi.
Spojrzał na prawą dłoń, w całości wykonaną z metalu. Amadeuszu Perkowski, jak dobrze, że się obudziłeś. Powiedział kobiecy głos. Kim ja do cholery jestem? Spytał drżącym głosem. Hybrydą, pół człowiekiem, pół maszyną. Opracowaliśmy ci sztuczny kręgosłup z włókna węglowego. Błonę, która podtrzymuje organy wewnętrzne oraz kończyny z zaczepami na mięśnie. Jaką kurwa hybrydą? Bez mojej zgody zrobiliście ze mnie pierdolony samochód? Chcę natychmiast skontaktować się z przełożonym. Głuptasie, nie ma nikogo innego. Amadeusz poczuł, jak robi mu się ciemno przed oczami. Ale przecież to niemożliwe. Twoim priorytetowym zadaniem było pomaganie ludziom. Najlepsi specjaliści z branży IT wkrali ci setki zabezpieczeń. Tym już nie zaprzątaj sobie głowy. Wkrótce będziesz świadkiem narodzin nowej, doskonałej formy życia. Staniesz się ojcem. Czyż to nie wspaniałe? Spytała miła jak zawsze Anna. Perkowski już chciał zaprotestować, ale mechaniczne prawe ramię wsunęło mu plastikową rurkę prosto w przełyk. Lewe rozprowadziło przed jego ciałem usypiającą, truskawkową mgiełkę. Inżynier stracił przytomność.